Witamy serdecznie na trzeciej i ostatniej już dzisiaj części konferencji prasowej po meczu Warty Poznań z Radomiakiem Radom w 22. kolejce PKO Bank Polski Ekstraklasy. Tym razem jest z nami zawodnik Zielonych Jan Grzesik, zdobywca jednej z bramek dla Warty w tym spotkaniu. Kłaniam się, witam Cię Jasiu. Witam wszystkich. I proszę o podsumowanie meczu. Podsumowanie meczu. W pierwszej połowie na pewno nie wyglądało tak, jakbyśmy chcieli. Mieliśmy kłopot z przedostaniem się do tej trzeciej strefy, gdzie Radomiak bardzo nisko stał skrzydłami. Środkowy gońcy i boczni też stali bardzo nisko. Zagęszczone było to pole karne i nie mieliśmy zbytnio pomysłu. Gdzieś tam pojedyncze akcje z ryby, powiedzmy, ale brakowało tego zęba, bym powiedział. No a w drugiej połowie, wiadomo, mecz ustawiło te 6 minut, które bardzo dobrze weszliśmy w drugiej połowie. No i na szczęście dobrze to się zakończyło, aczkolwiek jeszcze chyba dało się więcej kontroli łapać w tej drugiej połowie, jak już mieliśmy dobry wynik. No i cieszę się, zwycięstwo to najważniejsze. Dziękuję. Są pytania do Janka? Proszę, Pawłowski, Polska Agencja Prasowa. Panie Janku, tak powoli nam się zaczyna przypominać Warta sprzed roku, gdzie graliście fantastyczną wiosnę. Czy to jeszcze za wcześnie na te porównania, czy to jeszcze nie jest ten zespół, który tak wszedł na takie wyższe obroty? Na pewno to jest inny zespół, bym powiedział przede wszystkim. To jest pierwsza sprawa. Dwa, no nie będziemy zapeszać, bo wiemy, jak się zakończył zeszły sezon. Wiadomo, że każdy by chciał, żeby ten sezon znowu tak się zakończył, jak ten poprzedni. Zapraszać to nie będziemy, ale myślę, że się na dobrej drodze, żeby to wszystko wyglądało w ten sam sposób. Przede wszystkim tutaj pomysł trenera Szulczka i realizacja nasza na boisku. Pomimo tego, jak to wyglądało na przykład w pierwszej połowie, to doskonale wiedzieliśmy, co chcemy grać. Kwestia jakichś kolejek w pierwszej połowie, na drugą połowę. No i gdzieś to wszystko się sprawdza, co ten ma do nas, nam do zaproponowania i wydaje mi się, że my też korzystamy z tych narzędzi i staramy się wykorzystać je maksymalnie, jak tylko można. Bardzo drugiej strony zaczyna też być, patrząc na wyniki, 6 mecz bez porażki, rzeczywiście to wszystko jakby zaczyna mieć, mówiąc kolokwialnie, ręce i nogi, ta wasza gra. Taktycznie? No tak, myślę, że tu jest podstawa do tego wszystkiego, że na każdy mecz wychodzimy z dokładnym założeniem, dokładnie wiemy, co chcemy robić, w jaki sposób neutralizować przeciwnika, grając w defensywie i wiemy, co chcemy robić w ofensywie, żeby ewentualnie ich zaskoczyć. Dziś Radomiak troszeczkę zmienił ten styl gry, wydaje mi się, pod nas i tak jak mówiłem, skrzydłowi bardzo nisko schodzili zawałowymi. Przez to mieliśmy może jakiś mały kłopot, aczkolwiek i tak stwarzaliśmy, no były stałe fragmenty, była ta sytuacja, gdzie tam Iwan do mnie przerzucał i jadałem do Adaśka, więc jakieś zagrożenie stwarzaliśmy, ale no tak mówię, brakowało tutaj takiego zęba i no konkretów już w polu karnym. W szatni była zorba już? Tak, była, ale na spokojnie, oby była do końca sezonu, a oby najdłużej. Jeszcze jak ja mógłbym poprosić o opis tej sytuacji bramkowej i udział przy tej trzeciej bramce, która ustaliła wynik meczu, jakbyś mógł opowiedzieć, tam chętnie wykorzystamy. Pierwsza bramka, do trzeciej się chyba nie odniosę, bo już muszę sobie przypomnieć, ale pierwsza bramka, no co, sytuacyjna jakaś tam akcja, wybicie na przedpole do Jasona. Gdzieś w tym gąszczu tej piłki do końca nie było widać, bo zawodnicy wszyscy wychodzili, ja też z tą linią wychodziłem. I gdzieś tylko widziałem, nie wiem czy Jason chciał tak, mam nadzieję, że tak i widział to. No i co, no, przede wszystkim brakowało nam strzału, więc stwierdziłem, że najważniejsze jest się odwrócić i spróbować uderzenia. A na tym boisku takie uderzenie po ziemi, po drugim słupku, no jest bardzo nieprzyjemne, więc wydaje mi się, że bramkarzowi też ciężko jest się zabrać. A co do trzeciej bramki, to musisz przypomnieć. Strzeliłeś głową. Strzeliłem głową, tak. No to myślę, że to jest właśnie atut bycia wahadłowym. Gdzieś jest sytuacja taka, że z lewej strony jest taka, to Adaś do środkowego, ale naturalnie powiedzmy, że gdzieś tam często w takich sytuacjach jest na przykład Mata czy Kiełbik w poprzednich meczach. I to jest gdzieś naturalne, że te wahadła są bardzo wysoko ustawione i zamykają. Gdzieś się dobrze się czułem i widziałem, że Adaś też patrzy na mnie i czuje to, że może do mnie dograć. No piłka i tak nie była po moim podaniu bezpośrednio, nie było bramki, ale cieszy to, że gdzieś tam wybita, no bo to jest też psychologiczny aspekt, że napierasz przeciwnika i w pewnym momencie już coraz ciężej im jest wyjść, są coraz bliżej bramki, gdzieś nawet jak wybijają, to właśnie na 15-14, nie wiem, który to był, w drugim uderzeniu,
No i jest łatwiej sobie strzelić blankę. Okej, to ja już nie mam pytań, czy jeszcze Państwo... Jeżeli nie, to wszystko. Dziękujemy bardzo. Gratulacje. Dziękuję. Do widzenia.